Dzień dobry, z tej strony Zoku, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Terraria i zaczynamy sobie, prawda, piąty odcineczek. Dziękuję na samym starcie za piękny fanart od pewnej dziewczyny pod nazwą Lien. Też jest tutaj ładnie podpisane, jak widzicie, jestem tu ja, jest gazeta i są moje kochane nietoperze, które tak uwielbiam. Naleśnik też się znalazł oraz nasz slajmik. Szczerze mówiąc, z początku myślałem, że to jest jakiś krzywy boulder, który chce pożreć moją duszę i ciało, jak to zazwyczaj on lubi robić w jaskiniach. No i też mam mopa, jak widzicie. Czyszczę sobie, prawda, tutaj moje włości, no bo po to właśnie on został stworzony. To oto tak wygląda, ma 4 punkty obrażeń. Jest dziwny w sumie, no bo w sumie mopem też można komuś przywalić, nie? Piękny opis, utrzymuj swój domy w czystości, z wnętrzności oraz, nie wiem, rozwalonych oczu, posiekanych oczu, cokolwiek. No tak, mam też tutaj nowy akcesorium, jak widzicie. To akcesorium jest z eventu Krwawego Księżyca, czyli Blood Moona. Tak się akurat złożyło, że Blood Moon się kończył, w zasadzie to skończył, jak ja tu przyszedłem. Ale tutaj ja mam tą bramę śmieszną, nie? I przy tej bramie zachowały się może 4 takie zombie właśnie z tego eventu, no to je zabiłem. I akurat szczęśliwie się tak zdarzyło, że wypadł z nich oto ten naszyjnik z zębów rekina, który swoją drogą bardzo dobrą akcesorią, jeżeli chodzi o ten event. Zwiększa on nam penetrację pancerza o 5 punktów i to jest bardzo dobre. Więc jak to wygląda? Porządeczek w ekwipunku mamy, jak widzicie, bardzo piękny. Dostosowają się do rady, żeby pod szybkim tutaj wyborem użyć sobie slime staffa, żeby sobie ładnie go używać pod Q. Jak widzicie, też mam 400 punktów zdrowia, bo byłem w jaskiniach poza odcinkiem, żeby sobie je uzupełnić. Zdobyłem jeszcze 5 zapasowych kryształów życia, jest ich stanowczo za dużo jak dla mnie. Nie wiem, co to za świat mi się trafił, ale chodząc po prostu potykam się o life krystale. Więc jeżeli komuś by brakowało życia, to zapraszam, mogę wszystkie oddać. I też jak widzicie, mam cały strój gladiatora. Posiedziałem sobie w biomie marmurowym i po prostu pofarmiłem sobie na nich i zdobyłem cały strój właśnie z gladiatora. Jest to bardzo dobra zbroja. W normalnej Terrarii, takiej podstawowej, nie mamy żadnych bonusów, jeżeli chodzi o tą zbroję, a w Calamity został dodany bonus. Premia za bonus, za set całego stroju to jest 5 więcej defensa. No i jak widzicie, to nam zwiększa obrażenia pod różne klasy, więc to jest bardzo fajne. Tak już widzicie, mam butelkę moją ukochaną, którą w końcu chciałem złapać, bo właśnie to był główny powód, czemu poszedłem sobie, prawda, poza odcinkiem do jaskini, żeby znaleźć tą butelkę, bo nie mogłem za Chiny znaleźć jej w jaskiniach na odcinku, dlatego zobaczcie sobie. Tu sobie znalazłem biom granitowy, to sobie pójdziemy, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak to wygląda, to sobie tam się przejdziemy później najwyżej. Tu jest ten nasz biom granitowy, czy to jest ten? Nie. Tu jest biom granitowy, ten nasz podstawowy, który widzieliście na odcinku. A ja sobie postanowiłem zejść tutaj. I widzicie, tutaj skończyliśmy ostatnio, tutaj była też kolejka, to pojechałem sobie do góry. Tutaj była skrzynka, tutaj też byliśmy. Tutaj była skrzynka, tutaj była skrzynka, tutaj była skrzynka, bo to jest biom grzybowy. Tutaj była skrzynka, gdzie jeszcze była skrzynka? Gdzieś chyba jeszcze były. W każdym razie, jak widzicie, zdobyłem w końcu tą zakichaną butelkę i też zabierałem wszystkie przedmioty z dołu i poukładałem je w skrzynkach. Jak widzicie, tyle mamy kryształów, tyle mamy rudy, tyle mamy sztabek. Następnie mamy tutaj wszystkie akcesoria, które zdobyłem sobie w skrzynkach i nie uwierzycie, ale nawet jak nie nagrywałem i chodziłem sobie po jaskiniach w zdobyciu butelki, to patrzcie, ile zdobyłem tych lusterek. Ja nie wiem, ja otworzę sklep z lusterkami. Mamy 4 przywoływacze, prawda, oko Cthulhu i mamy też właśnie tego King Slime'a, więc może sobie go zabijemy za chwilę. Pozbądźmy się niego, o dobra. Tutaj mamy wszystkie skrzynki i wszystkie statuetki i takie, powiedzmy, akcesoria dekoracyjne, jakieś takie biblioteki, takie rzeczy. Takie materiały, powiedzmy, tu mamy wszystkie podjątki, które zdobyłem. No i w sumie byłoby na tyle tego wszystkiego. Może sobie to zamienimy za coś, bo to jest w zasadzie bardzo dobre. Szybkość poruszania się, czy ja coś mogę zmienić stąd takiego? I jeszcze zobaczcie, nasza chmurka ma 4 punkty obrażeń, to super. Bardzo mi się to podoba. Kurde, nie mam za co tego zamienić w sumie. W sumie za tą regenerację życia mógłbym, bo no w zasadzie czemu nie?
To sobie zawsze możemy wsadzić tutaj do slota, który jest na wygląd, a jego i tak nie widać, więc będzie nam to wygodniej sobie to przemieszczać. Skrzynkę sobie schowamy, bo jest mi potrzebna. Te kryształy w sumie też, ja nie wiem co ja mam z nimi zrobić, no bo nie wiem czy one są w sumie w Calamity używane do czegokolwiek, ale póki co nie mogę z nimi nic zrobić, widzicie, mogę je tylko pokazywać i chwalić te piękne kryształy. Więc odłóżmy je może do takiego, do tej skrzynki, gdzie są takie materiały, powiedzmy. Dobra. Dzień nam się kończy przez to moje gadanie. Co to jest? Bany pał. Co? Zwiększa bany... Co? Bany hop speed boost. Nie gadaj, że będę teraz jeszcze szybciej skakał. A. Czekajcie, może, nie wiem, może to nie działa. Kurde. O, odbiłem się pięknie, stylowo. Dobra, wiecie co? Idzie noc. Więc ja sobie może zrobię platformę jakąś taką ciekawą. Mam w ogóle o czym walczyć z tym Eye of Cthulhu. De facto mógłbym walczyć z tym łukiem, niby, nie? Z tymi jasterami, chociaż mam ich 8 za mało zdecydowanie. Ale mam tych ognistych strzał sporo, nie wiem, mógłbym się podjąć walki z oczkiem, bo mam w sumie 4 przywoływacze jego, więc to nie byłoby takie głupie znowu. Dobra, tego mopa sobie może odłóżmy, bo w sumie nie jest mi potrzebny. Zróbmy sobie może platformę, żeby jakąś taką platformę tu zrobić śmieszną. Do walki z tym oczkiem, bo nie wiem czy ja sobie z nim poradzę w zasadzie. Zróbmy tego troszkę. Dlatego drzewa też nie mam za dużo, więc ech. Dobra, spróbujmy, nie wiem, zwalić kilka drzew. W sumie mógłbym zrobić sobie lepszą siekierę tak naprawdę, bo mam tych sztabek, tego wszystkiego od groma. Więc to by nie było problemu z tym. A i mógłbym sobie do tego drzewa zrobić taką platformę. Myślę, że to powinno wystarczyć. No ale nie wiem, zobaczymy. W ogóle ciekawa jest ta akcesoria. Za co ja to zamieniłem? Za butelkę, to oddawaj. Bo butelka mi się w sumie przyda bardziej do walki z Eye of Cthulhu naturalnie. Dobra, gdzie są akcesoria? Tutaj były. Dobra, to sobie to schowamy. I teraz co? Teraz chcę sztabki. Zrobię ze sztabek czego? Może ze srebra? No, albo wiecie co? Złoty zrobimy, bo w sumie mam zbroję gladiatora, to nie jest mi kompletnie już potrzebna. Kompletne złoto naprawdę. Naprawdę, szybkość użycia taka słaba. Nie, ja się na to nie zgadzam. No ja nie chcę punktów obrażeń, halo. Dobra, powiedzmy, że niech będzie. W ogóle ten kilof nam się trafił taki dobry, wow. Dobra, schowajmy to tutaj do skrzynki. Schowajmy też ten, bo no ja chcę szybkość użycia mieć całkiem w miarę. Dobra, to by było. Zetnijmy to szybko te drzewa i może zawalczymy z tym oczkiem właśnie. Tylko kurde, ja bym się chciał pozbyć was. Nie wiem w sumie, czy Eye of Cthulhu jest jakoś zmienione, chyba w Calamity raczej nie powinno być. Tak mi się wydaje. Dla osób, które tam pytały, dlaczego nie ścinam drzewa od samego końca, no bo zobaczcie. Jeżeli ścinam drzewo od samego końca, nie dość, że nie ma animacji upadania drzewa, co mi się w sumie podoba i to jest fajne, to i tak nie ścina się sam konar drzewa. Dlatego tak czy siak to nie ma znaczenia. No, znaczenie ma jedynie wtedy, kiedy chcę zobaczyć animację upadanego drzewa. A to jest bardzo fajne i chcę to widzieć. Patrzcie. Bardzo mi się to podoba, fajne. Dobra, zróbmy tą platformę szybko. Jezu, z tym... prawda... Z tym hukiem i z tą butelką już powinno być ładnie. Mam nadzieję, że pokonam sobie to oczko. Myślę, że damy radę. Jest expert mode zwykły z Terrarii. Więc wydaje mi się, że powinno raczej pójść tak jak zawsze, nie? Nie powinno być jakoś trudno. Zróbmy sobie drugi poziom jeszcze tej platformy. O kurde. Nawet jeżeli noc się już zaczęła, to jestem spokojny, no bo wiadomo, z oczkiem walczyć nie będę przez całą noc. Więc nie muszę się martwić o to, że mi ucieknie oczko. Prędzej już zginę przez to oko, tak w zasadzie. Nie mam już platform! Ale kaszana. Dobra, szybko robimy platformę i walczymy z oczkiem. Wiem, że w tym odcinku mówiłem, że będę szedł szukać latających wysp, ale skoro się nadarzyła akurat noc, no to wykorzystajmy to w ten sposób. Myślę, że to będzie dużo lepszy pomysł. Ała. Spadaj. Slime, zabijcie go. Dobra, i też, jak widzicie, też mam ten bumerang, bo w sumie też nie widzieliście go. Też był w jednej ze skrzynek. Spadaj. Możemy sobie go tak naładować, powiedzmy, taki mocniejszy rzut i szybszy dużo mamy. Więc to jest, myślę, fajna opcja. Dobra, szybciutko. Ale on krwawi,
Spadaj. O, i też mam dużo tych javelinów. Tych włóczni od tych... spieprzaj. Od tych hoplitów, od tych takich sobie śmiesznych, z których mam zbroję. No bo wiadomo, zabiję ich sporą ilość, żeby wydropić to. No czy może nie, powiem wam tak, no dużo mi się szczęścia, poszczęściło mi się, no bo zaraz po tym napierśniku, jak mi wypadł, no to dostałem sobie praktycznie odkąd poszedłem farmić te zbroje, to wypadł mi praktycznie po może trzecim od razu ten, głowa, czyli czapka jego, hełm. A z nogami był trochę większy problem, ale też się udało. Dobra, róbmy to szybko. Nie mam... Ej, Herta Lanterny mogę zrobić w zasadzie. Tylko jak się robił Herta Lanterny? Bo mam tych serduszek dużo, prawda? Dawaj mi to serduszko. Serduszko było w... tutaj, tak? Tutaj, tak. Dobra, otwórzmy sobie gajda podręcznego. Jak się robił Herta Lanterny? Łańcuchy mi są potrzebne, kurde. Oj, jakąś broń mogę też zrobić. Nie, co to jest? Tak, to jest jakaś broń. Ciekawe. Walka w zwarciu. Ciekawe. Oj, też mogę zrobić jakiś tutaj, prawda, łańcuch. Czy akcesorium. Dobra, nie zrobię tego, bo potrzebuję łańcuchów, a do łańcuchów potrzebuję... Żeby łańcuch zrobić, muszę mieć chyba lum, nie? A ja lum mam. Kurde, nie wiem. Kurde, jakie duże oko. Padaj, nie patrz na mnie. Dobra, pokonany. Gdzie ja dałem tego luma? Lum jest tutaj, nawet trzy lumy mam. Też sporo tego znalazłem, jak mamy cztery, jak widzicie zresztą. Ale nie znalazłem extractnatora i to mnie boli. Dobra, czy ja mogę zrobić tutaj łańcuch? Potrzebuję sztabki, sztabki były tutaj. Dawaj mi to. Czy ja mogę zrobić w ten sposób łańcuch? Czekajcie, dajcie mi tego gajda jeszcze raz. Cyk, a jak to? Przekowadle, tak? To ciekawe. Myślałem, że dlaczego do zrobienia łańcuchów trzeba jakiś mieć trochę trudniejszy crafting, jak mam być szczery. Tutaj. Dobra, dawaj mi te łańcuchy. Dawaj mi te serduszka. W sumie te serduszka mógłbym sobie pochodzić jeszcze, poszukać ich więcej. I znaleźlibyśmy coś ciekawego. Gdzie dałem to serduszka tutaj? Motam się troszkę. Dobra, 5 ich mamy. I gdzie ja mogę to teraz stworzyć? No, mogę tak po prostu, dobra. To zróbmy sobie jedno. Myślę, że jedno mi powinno wystarczyć, plus jakieś ognisko. I powinno być raczej zacnie, dobra. Wskakujmy tutaj, powieśmy sobie gdzieś to. Najpierw dajmy tutaj, o, ognisko, bo ognisko też nam zwiększa zdrowie. Czy przyrost jego w sumie. Dobra, to tego muszę postawić w ten sposób, bo on się przypnie tylko do takich powierzchni. Pac, dobra. Mamy zwiększoną regenerację, super. Jeszcze jakieś potki przydatne sobie łyknę, weźmy, no, że zwiększę szybkość. To sobie łyknijmy. Zwiększenie widzenia w nocy. No to już by byłoby przesadą, gdybym to wziął. To na pewno bym chciał sobie wypić. 4 minuty, myślę, że 4 minuty raczej będziemy... raczej szybciej skończymy walkę z nim. A, nie wziąłem jeszcze oka, no tak. Genialnie. Będziemy go tłuc javelinami i łukiem, prawda? Dobra. Przyzywamy oko Cthulhu i walczymy. Pierwsza nasza walka, ludzie! Nowa muzyka! Uhuu! Walczymy, kurde pieczone! Dawaj, na ring, oko. Fajny remix. Podoba mi się bardzo. Mamy full HP, no myślę, że nie powinno być z nim większych problemów. Ale piękny music. Ja się na chwilę uciszę, prawda, żebyście mogli napawać swe uszy tym jakże cudownym remixem tej piosenki. Muszę przyznać, że emocjonująca bitwa. Pierwszy nasz boss, Boże, nie potrafię się wysłowić, bo jestem tak podekscytowany tą walką. Ciekaw jestem, czy on jakoś się zmienił względem HP czy statystyk. Raczej nie powinno być z tym większych zmian. Ale pięknie się to wbija w niego. Jeszcze dostaję tą obrażenia w czasie od ognia, to jest bardzo fajne. O kurde, dobra, mamy drugą formę, ludzie. Druga forma jest trochę niebezpieczna w Expert Mode, z tego co pamiętam, pod koniec jego zdrowia. No bo on tak zaczyna sobie śmiesznie szarżować. Ło, kurde, ale mnie wystrzeliło. Dobra, ale no praktycznie mam full HP cały czas, więc... Dobra, ale to się może zmienić za chwilę. No właśnie, już zaczyna sobie szarżę śmieszną swoją.
A pod koniec HP on będzie robił to cały czas. Także no, może być nieciekawa sytuacja, ała. Ale mam tą zbroję z gladiatora, więc naprawdę nie liczyłbym na to, że umrę. No raczej nie ma takiej opcji nawet. Mając całe HP w tak na pierwszym bossie, prawda? I taką mocną zbroję, no nawet nie wiem. Nieumiejętna osoba, która pierwszy raz gra w Terrarii, by sobie poradziła z nim. Chociaż kto wie, kto wie. O! No i to jest właśnie u niego może nie tyle straszny atak, co bardziej irytujący, bo no, trudno go trafić, bo on tak cały czas szybko sobie się przemieszcza z góry na dół. O, dobra. W sumie zawsze na Eye of Cthulhu warto używać granatów na początek gry, bo granatów jest od zarąbania wszędzie w zasadzie. Granaty, jakieś noże czy inne shurikeny i powinno być sprawa załatwiona. Kurde, no przestań tak latać, no właśnie o tym mówiłem. Dobra, padnę. Oj, animacja wybuchu. Wow, nice. I mamy nasz pierwszy treasurebag, kochani. Jest on w tym miejscu. Mamy też takie śmieszne coś. To jest powiedzmy fabularne. Jakiś tam opis bossa daje, nie? Więc tak to właśnie wygląda. A co my tu zdobyliśmy? Victory Shard, co to jest? Magnum Rhodes, co to ma być? To jakieś naboje są? Amunicja, ciekawe do czego? Jakiś emblem, Alchemist Charm Tier 1. Kiedy mamy to w swoim ekwipunku, mamy małą szansę na nieskonsumowania potionków. Ej, to jest fajne, czyli co? Muszę to założyć? Nie, to jest materiał, więc nie mogę tego założyć. Ciekawe. Dobra. Wiecie co, zawalczymy sobie jeszcze, może wypadnie mi coś z niego ciekawego? Bo tych przywoływaczek mam jeszcze sporo, prawda? Dobra, to odłóżmy może sobie najpierw tego leda całego, to miejsce. Tego łańcuszka też sobie bym odłożył tutaj. Co ja tutaj za szaklad wydropiłem? No, ciekawe. Niech sobie tutaj spocznie w ekwipunku skrzynkę, w skrzynce na przedmioty. Niech będzie tutaj. Dobra, więc to zostawimy w ekwipunku, skoro to działa tak, jak mi gra mówi, bo to fajne w sumie. No, otwórzmy ten treasure bag. Dostałem Crimtain, prawda, no bo mam szkarłatną ziemię. Zło w sensie. No i mam zbroję, czy zbroję. Mam tą tarczę Cthulhu, która jest bardzo fajna, to jest tylko jeden... Ten item mamy tylko wtedy, kiedy mamy właśnie... jeżeli mamy, prawda, hard mode na świecie, znaczy hard mode, expert mode. Więc fajnie, no, daje taką szarżę w przeciwników, możemy tym uniknąć łatwo obrażeń, jeżeli ktoś w nas zaatakuje i możemy też przeciwnika... Lato przybyło, wszędzie pszczoły, ciekawe zjawisko pogodowe, a ogień spala wszystko szybciej. Ciekawe, mamy lato, no ciekawe czy jakoś to ten... jakoś to na mnie wpływa. Aha, jakiegoś debuffa mamy, ciekawe. Możecie mi napisać, jeżeli coś wiecie o lecie. Zaczęło nam się też dzień, więc nie mogę zabić oczka znowu, ale nie dostałem żadnej broni z tego treasure baga. Dostałem tylko tą tarczę. Ciekawe, czy coś jeszcze z niego dropi. Też mamy 15 szans na skonfundowanie przeciwnika z mel ataku, tak? Ciekawe. Dobra, biorąc pod uwagę na to, że skończył nam się... O, prawie dostał. Skończyła nam się noc, no to zawalczymy sobie jeszcze z King Slime'em, prawda? Też bossik, więc będziemy mieli dwóch bossów w jednym odcinku. Myślę, że to nadrobi ostatnie odcinki, w których nie walczyliśmy w ogóle, no bo zajmowaliśmy się dużo innymi rzeczami, prawda? Te szardy, ciekawe dlaczego ja mogę tego użyć. Sprawdźmy może. Tutaj sobie to kliknijmy. Możemy zrobić Gwiezdną Furię, czyli Star Fury, ten mieczek, który możemy znaleźć na górze. Możemy też... Możemy zrobić też Enchant Sword, fajnie. Jakieś dziwne sztabki. A, to jest też potrzebne do tego. Ej, kurczę pieczony, jeżeli znajdę sobie tą strzelbę z dżungli, no to będę mógł zrobić sobie ten karabin, powiedzmy. Jeden z widzów mi pisał, że mogę zrobić właśnie z flerga na taki karabin flarowy, więc ciekawe jak to będzie wyglądać. Jeszcze jakiś lazinator. O, mogę to zrobić z tego lesera, z Wall of Flesha, ciekawe. I super bole, jakaś amunicja. Jestem podekscytowany, muszę przyznać, bo wow, z takiego czegoś, i to dropi z bossów, można zrobić dużo fajnych rzeczy. Teraz sobie to odłożę tutaj, te Victory Shardy, i zgaduję, że to będzie pewnie z każdego bossa wypadało. Mam przynajmniej taką nadzieję, będę mógł sobie to farmić. Dobra, to walimy chyba tego naszego King Slime'a, prawda? No bo czemu nie? Dobra, walczmy. Zobaczmy, czy nam się uda.
O, już się pojawił nasz kochaniutki. Zobaczymy też, czy on ma jakąś śmieszną animację nową umierania. Patrzcie, pszczoła normalnie mnie zaatakowała taka duża i krwawi. Nie wiem. No, ja owadologiem nie jestem, ale wydaje mi się, że pszczoły raczej czerwonej krwi nie posiadają. Zresztą praktycznie wszystko tutaj ma czerwoną krew, więc ja się czepiam. Może byśmy poużywali czegoś ciekawszego. Te javeliny sobie użyjmy może. Ile ja z tego uderzam? Te javeliny atakują w ogóle cokolwiek? Tak, jakoś nie widzę. No nie, no nie atakuję go kompletnie. Nie, 15, a to nic nie bije. Czekajcie, czy ja to w ogóle... Czy ja atakuję w ogóle go? Nie no, tak, po 15 obrażeń to nic nie bije kompletnie. To się nie opłaca mi tego nawet używać. Dobra. Z tego co widzę... O, slime ma przecież weakness na ogień. Tak, zapomniałem o tym kompletnie. Więc no nie ma szans, walimy go po prostu z ognistych strzał, no bo... nie dość, że ma osłabienie na ogień, no to jeszcze kurczę... No nie będę atakował niczym innym, no bo... Szybciej po prostu zleci. W normalnej terrarii tego nie ma. No szkoda, bo to jest bardzo wielkie niedopatrzenie, tak mi się wydaje przynajmniej, no bo żel nam służy jako paliwo do miotacza ognia w tej grze. Także on musi być łatwopalny względem tego, co stworzyli twórcy. O! Gdzie on jest? Sował się. Mogę atakować tylko kilka celów tym? Ciekawe. Dobra. Pan sobie zaraz zginie, 700 HP mu jeszcze zostało. Ciekawe, czy on też się będzie zachował jakoś inaczej. Ała, ile te slimy biją. Gdzie on jest na dole? Ale się malutki pan kolega zrobił. Ale szybciej się rusza z tego, co widzę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. Zostało mu już mało zdrowia. W zasadzie mi też. Ale my sobie łykamy potkę. 100 HP więcej. No i co, kumplu? Chyba gryziesz pan ziemię. Ostatnie dwie strzały! I... Aj, uniknął! I jeszcze raz uniknął! Gij, potworze! No, przestań unikać moich strzał, come on! O! O kurde, ile slajmów! Ale sobie fajnie wybuchł! Czekajcie, porzucajmy w nich tym. Bo to ich przebija i szybciej ich zniszczę, prawda? W zasadzie nie używałem tej tarczy z katolu, którą wydropiłem przed sekundą. Ale... O, halo, kolega, wyłaj stamtąd, halo! Co on sobie myśli? LOL! Wyłaź z tej ziemi! Dobra, pozbądźmy się ich, bo one wystrzeliwują te kolce i to jest nieprzyjemne, bo to bije trochę. Pik, pik! O, jeszcze go popchnijmy, tarczy! Proszę bardzo, tarcza też zdaje obrażenia całkiem spore, LOL! Gdzie on jest? Bo ja go nie widzę tutaj nigdzie. Ej, no gdzieś tu uciekł, halo! O, to jest chyba on! Wyszedłeś z tej ściany? Zgliczował grę, kurde. Menda jedna. Dobra, mamy też treasure bag z King Slime'a. Ale nie zauważyłem żadnego takiego... O, czegoś takiego na przykład. Tego powiedzmy, czegoś opisu historii bossa, może tak to nazwijmy. No dobra, może wypadnie z tego treasure baga. To sobie zostawimy w jakimś punku, no bo to mi... daje szansę, że nie zjadam podjonki. Więc to jest spoko. Dobra, otwórzmy to. Dostaliśmy to, to jest taki stół, w którym możemy coś tam robić ze slajmu. Mamy też to, co nas chroni przed slajmami ogólnie, mamy pistolet szlamowy. Jeżeli kogoś zaslajmimy, bo to jest pistolet slajmowy, on jakby nie ma żadnego efektu na przeciwnikach w normalnej grze. Ale z tego co tutaj widzę, to jeżeli sobie takiego typka posmarujemy takim oto slajmem i walniemy w niego ogniem, to on będzie miał weakness, prawda? I więcej będziemy mówić obrażeń z ognia. Mógłbym trafić? Ciekawe. Ciekawe wykorzystanie w ogóle slajmowego pistoletu, no bo on nie miał żadnego zastosowania w tej grze. Dobra, wskoczmy sobie tutaj. Dostałem jeszcze z niego ten strój ninja. Trafienie krytyczne z rzutu. Aha, ninja mi daje szansę na... Oj, King Slime'owy! Ło, dostaliśmy tego! Mounta! Patrzcie! Uhuu, ale fajnie! Ej, z tym mountem łatwo będzie zabić tego... Aha, łatwo by było zabić, prawda, Eater of Wardsa, ale my Eater of Wardsa nie posiadamy, mamy szkarłat na świecie, super. Ja z Brain of Cthulhu bardzo mało mam doświadczenia. Wracaj tu, sztabko! No! To wygląda trochę jak dżunglowa trawa. Ale to może być letnia trawa, bo... Tak mi się wydaje przynajmniej, no bo dżungli tutaj nie widzę.
Uzupełnijmy sobie wszystko może do skrzynków. Pyk, 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 pyk. Ze slime'ów nie, ze King Slime'a nie dostałem szkarłatu, co ciekawe. No bo jest pierwszym bossem, jakby to nie było. Możemy sobie przepalić ten szkarłat. Na szkarłatne sztabki. W sumie fajnie, możemy sobie nafarmić trochę tych szkarłatnych sztabek i pójść dopiero wtedy na skażoną ziemię, prawda? I zrobić z nich coś. Zobaczymy, co możemy sobie z tego wykombinować. Możemy zrobić z tego jojo. Możemy zrobić sobie mieczyk. Łuk nowy! Oczywiście, że tak! Dawaj mnie to. I wędkę mogę zrobić, ciekawe. Dobra, robimy łuk. Normalny! 38 wrażeń. No dobra, zostawiam go. Jest piękny, jak dla mnie. Mieczyk nowy. W zasadzie to robię go natychmiast. O Jezu, jeszcze się trafił śmiercionośny. 9 obrażeń więcej i 12 szybkości użycia. Bardzo się mnie to podobuje. Zobaczmy, jak on sobie radzi. O, zobaczcie, randomowe pszczołki mnie atakują. Wy też macie wrażenie, że ta broń się zwiększa, jak nim atakuje, a zmniejsza, jak z nią chodzę tak normalnie? Czy to moje wrażenie dziwne? Nie wiem, może. Dobra, odłóżmy sobie teraz tak. Mieczek ten złoty, bo już mi się w sumie nie przyda. Tak samo ten łuk też. Bardzo dobrze mi służyliście. Ten strój ninja bym sobie schował. Czy ja dostałem głowę w ogóle? Bo dostałem sobie klatę i nóżki. Ale nie mam głowy. Serio? Nie dostałem głowy, no ciekawe. Dobra, odłóżmy też ten magazynek, bo tak to wygląda przynajmniej. Rudacyny. Mamy tam odpowiednik rudy kopru, czyli cynę. To sobie też odłożymy, powiedzmy, tutaj, żeby sobie już leżało. O, i właśnie, o tym też miałem mówić. Te levele, które dostajemy z używania broni na przeróżne klasy, to jest w taki sposób, ja sobie przeczytałem na Wikipedii Calamity. To działa w taki sposób, że po prostu zwiększamy sobie poziom danej klasy, używając danej broni klasy. I wtedy co się dzieje? I wtedy zwiększają nam się obrażenia z daną klasą, prawda? Powiedzmy, jeżeli sobie ładujemy levele w range, czyli włócznika, to nam się zwiększa tam szybkość poruszania się, szybkość użycia i chyba krytyczne obrażenia, szansa na krytyczne obrażenia. No i właśnie na tej zasadzie to działa, tam jest rozpiska, jeżeli ktoś by był bardzo ciekaw. Podjonki, potrzebuję teraz mikstury grawitacji, mam aż 3, więc super. No i co, będziemy sobie szukać latających wysp, moi kochani, bo to będzie ciekawe, myślę. Chociaż mamy 27 minut już. To wiecie co, zrobimy sobie to w następnym odcinku, ale teraz przejdziemy się jeszcze po świecie, bo ja pragnę znalezienia dungeonu, w którym będę mógł znaleźć, tak mi się wydaje. Czemu tu jest ul? Czy to ma związek z latem? Z latem? Będę mógł sobie znaleźć naturalnie. No, pszczołki, fajnie. Dobra, chodź naleśnik, znajdziemy sobie Waterbolta, przynajmniej mam taką nadzieję. Waterbolt to jest, prawda, bardzo fajna broń magiczna na początkowy etap gry. Mimo tego, że ja magiem w sumie nie jestem. Znaczy, ja się nie ograniczam, prawda, do broni, używam czego mi się podoba. Ale warto mieć tą broń po prostu w swoim asortymencie, tak żeby sobie nią uratować skórę, prawda? Dobra, ale fajna jest ta broń ze Crimsonu, bo ja w sumie bardzo rzadko mam Crimson na świecie, bo nie lubię po prostu szkarłatu. Szkarłat wziąłem tylko dlatego, że poprzednio w serii miałem Corruption, dlatego teraz będzie Crimson. W pierwszym sezonie mojej Terrarii był właśnie ten, był Crimson, ale to już było dawno temu. Dlatego teraz się zdecydowałem na to pod względem, że na serii nie miałem, znaczy miałem ostatnio właśnie Corruption i też chciałem mieć na świecie Crimson z tego powodu, bo mamy taką fajną broń w zasadzie to taki materiał, który się nazywa Ichor. To jest taki żółty, powiedzmy, nie wiem, taka żółta maź, która zmniejsza obrażenia i defense, znaczy nie obrażenia, tylko defense przeciwników. O chyba 20 punktów, a to jest mega dużo i to mi się bardzo przyda na walki z bossami czy innymi takimi pierdołami, to jest fajne. Nadchodzi burza, ha. Nie wiem, czy mam się bać? Ała, dostałem piorunem! Ała, co to miało być? Co to miało być? Halo? Co to jest? Żółw? Nie, co to jest? Nie mam pojęcia. No jasne, co to ma być? Latające ryby? Halo? Coś ty z wody spieprzył? Gościu. Ej, co tu się dzieje? Come on.
Czemu ryby latają w powietrzu? Czy ktoś mi powie, w co ja gram? Co ja dostałem w ogóle? Nie wiem. Ała, co tu się dzieje? Widzieliście to? Co? Co tu się dzieje? Drzewa latają! Karwasz twarz do cholery! Ja się nie przygotowałem na nic takiego. Co, rekin? Ja pierdolę! Dawaj mi tę roślinę! Co? Rekin? Ej, płetwy mogę sobie nafarmić w sumie. Ale rekiny? Co? Skąd te rekiny? Co? Nie, on... Co? Czy rekin... Harpun! Z rekiną jestem! Ale jaja! Co tu się dzieje? Za dużo wszystkiego naraz! Czemu rekiny latają w powietrzu? Czy one, nie wiem, z oceanu aż tutaj przyleciały? Nie, co niemożliwe. Co? Jakaś burza w ogóle jest... Co tu się odnupia? Zgaduję, że burza jest spowodowana z tym, że jest lato, ale no... Nie wiem. We wiosce nie było takich dymów, to skąd ja miałem wiedzieć, że coś takiego... Co pan tu robi? Czy pan się zgubił? O! Nie! Ile one biją? To są normalne rekiny. O Jezu, drzewo! Nie mów mi, że to drzewo... Czekaj, to drzewo miało HP, czy ja ślepy jestem? Ej, halo, ja chcę sobie waterbolta tylko, koledzy. Ja tu nie chciałem latających rekinów. Kurde, mol! A! Dobra, ale fajnie, że można ich odbić chociaż. Kurde, za dużo tego wszystkiego. Tam na dole ten przeciwnik dziwny. Nie wiem, co to jest w sumie. O, spadaj. Dobrze, że one dostają takiego mocnego noka, jeżeli lecą w moją stronę. O, spadaj. Jakiś ładny biały kwiatek tu jest. Nie, o, mogę go zabrać, fajnie. On chyba jest z normalnej terrarii też. Dobra, idziemy, przemierzamy świat, prawda? Odbijając rekiny powietrzne. Cokolwiek. Dobra, to... O Jezu, drzewo! To... Dobrze, że nie skończyłem odcinka. Kompas jeszcze dostałem. Ej, kurde, ale jaja. Jakieś drzewa mnie atakują. Rekiny... Ała, dostałem drzewem właśnie w twarz i za dużo HP. O, serduszka, serduszka. Dawaj, dawaj, dawaj. 11 zdrowe, super. Muszę przyznać, że to jest całkiem interesujące, co tutaj się od dupca. O, mamy też szkarłat, widzę, bo już się skażona ziemia rozprzestrzenia. Znaczy, ona się nie rozprzestrzenia jeszcze. Ała, ała. Nie, drzewem dostanę! A! Dopiero... Skażona ziemia się rozprzestrzenia dopiero... Czemu tutaj jest... Szkło? Nie gadaj, że... Czyli co tu się dzieje? Jak piorun wali w piasek, to się zmienia w ten? W szkło? Co tu się dzieje? Za dużo pytań, za dużo się rzeczy dzieje na ekranie. Come on, no nie daję rady. Tego wszystko ogarnąć. Face monster! Zgiń! Ja pierdyle, ludzie, nie wiem, ja się zaraz chyba cofnę do domu. Będę siedział na dupie, bo się boję, co tu się dzieje, nie? Jeszcze mi zaraz dziuk Fishrona przyślą, bo zabiję 100 rekinów czy coś. Nie wiem. Nie, interesujące to jest całkiem. Ale, o, płetwa wypadła, widzę. Fajnie, że z tych rekinów wypadają przedmioty, jak normalnie. Ale harpun, żeby wypadł, to jest trochę interesujące. Ło! But z morski wypadł, co? Ej, dobra, tego nie było, to jestem pewny, że tego na pewno nie było. Dobra, ja chcę tego buta. Przecież to mi daje efekt hermesków, czyli super przyspieszenie. Drzewo! Ten absurd, ja nie wytrzymam, zaraz, no! Co tu się dzieje? Pomocy! Kompas znowu, nie, głębinomierz. Ja pierdolę, ile rybków! W ogóle te drzewa, jak lecą, zostawiają liście za sobą. Ej, zajebiste to jest, nie, podoba mi się. Wow! O, spadaj, rekinie, odepchnę cię, pik. Właśnie, Zoku, zapominasz o tym, że masz taką cudowną mechanikę, jaką jest tarcza. Jezus, ile tego tu jest, tych haszczy! Na Corruption tego tyle nie ma. O, skrzynka tam jest, lol. Dobra, to jest zastanawiające. Całkiem... O, chociaż ty siedzisz w wodzie jak normalny rekin. Ej, ale czekaj, jak z rekinów leci hermeski, lecą hermeski wodne, to może wypadnie mi jeszcze ten... Tsunami! Tsunami to jest buteleczka, prawda? Która... O, wypadły gogle. Ej, dużo przedmiotów z nich wypada. Nie, jestem pewny, że tego nie było normalnie u rekinów. Z rekinów to wypadały, kurde, płetwy i tyle. No, może tam jeszcze coś tam wypadało, ale na pewno nie aż tyle przedmiotów. Ja pierdolę, te piranie latające, ogarnijcie się! Co tu się dzieje? O! Wiatry uspokajają się. Jak dobrze. Jezus, ale zarąbisty event, podoba mi się. Założę się, że to jest z lata, ale mogę się mylić. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach. Chociaż wydaje mi się, że to jest na pewno spowodowane właśnie tym, że sobie tutaj burza się zrobiło nagle.
W ogóle fajny motyw jest taki, że przedmioty, które są w wodzie, które spadną do wody, one na powierzchnię wypływają, tak wiecie, bo są lżejsze, nie? Dobra, to jest co to pozwala? Pozwala pływać, znacznie wydłuża czas oddychania pod wodą. To mi się przyda, bo... Słyszeliście ten krzyk? To ewidentnie był dźwięk, jakbym zniszczył orba w skażonej ziemi. W tym przypadku serce. Więc ja się stąd oddalę, bo ja nie wiem, co jeszcze na mnie tutaj czeka. To jest przerażające. Tak. Dużo się dzieje. Strasznie długi, zwykły teren. Dobra, chodźmy szybko. Dziwne rośliny. W ogóle inaczej wygląda niż te, bo zazwyczaj dziwne rośliny chyba są takie bardziej świecące. Nie wiem, może się mylę. Chodźmy szybko, szybko, bo ja chcę ten dungeon znaleźć. Jeszcze się okaże, że jeżeli po tej stronie na samym końcu nie będzie dungeonu, no to zakończę odcinek i po prostu zobaczymy się pod dungeonem w następnym odcinku, tak mi się wydaje. I nie ma tutaj dungeonu. Ale jest ocean. Cześć, Angler. Dobry byłby ze mnie pomagier. Dobra, czekaj, spadajcie. W ogóle ciekawy ocean. Gdzie jest woda? Ej, co tu się odwala? Tu jest dopiero woda? Ej, czekajcie, co tu się dzieje? Czemu ocean jest taki mały? Ej, come on. Czemu ocean jest taki płytki? Co to jest? Moral L. Co to jest? Czym ty jesteś? Halo, to jest jakiś wielki, kurde... Nie wiem, sum? Spadaj! Zostaw mnie! O nie, on się wkurzył! Nie! Odejdź! Paskudniku! Najgorszy! Ej, nie gadajcie, że to jest jakiś... Nie, to nie wygląda jak te takie ryby duże z dżungli, prawda? Dobra, pozbądźmy się go. Może wypadnie coś z niego ciekawego w sumie. Nie, nic z niego nie wypadło, poza masą krwi. Dobra, tego jellyfisha jeszcze mu uszczelił. Big! Ej, ciekawe. Aha, kolejny ten przeciwnik zabawny, ten nowy. Dobra, ja wyjdę stąd! Wpadaj. A nie, to jest... Co to jest? To jest jakiś wodny. Sia. Ej, kumplu, spokój się. Co z niego wypadło? Jakiś sztinga. Dobra, pozbądźmy się tego rekina. 100 obrażeń! Ten łuk jest kozacki. Nie uciekniesz, wracaj tu! Dobra, uciekł jednak. Co to jest? Mogę tym rzucać! Wow, to jest niesamowite doznanie Terrarii, nie? Jak dla mnie, bo ja już znałem w tej grze wszystko i w sumie nic mnie nie zaskakiwało, ale ta burza, która się teraz rozpętała, to jest po prostu coś super, nie? Dla mnie to jest piękne doznanie, kolejny raz w Terrarii. I wiecie, jak się cieszę móc w tej grze jakby zaskoczyć się czymkolwiek i doznać czegoś takiego nowego. Co to jest? Jakiś blade? Szybko wywal coś. To. Poka. Co to jest? Death Blade? Co to jest, kurde? Co to robi? A, to jest taki mieczek po prostu. 26 obrażeń. To mój ma więcej. Mogę nałożyć debuffa na przeciwników, jak będę atakował. Aha, i typki z mniejszym HP będą dostawać więcej obrażenia z debuffa. Okej, dobra. Wow. Wow. Jest naprawdę ciekawie. To nie da się tego odmówić. Spróbujmy się zabawić tym śmiesznym blade'ikiem, który teraz dostałem. Wypadaj z wody. To moja woda. Ale czemu ocean jest taki mały? Wyjaśni mi ktoś? Dobra, pozbądźmy się tego jellyfisha. W sumie mogę sobie nafarmić w ten sposób dużo glowsticków. O, idzie ten sum śmieszny, duży. Czy co to kurde jest? Nie znam się na rybach. No na suma to na pewno nie wygląda. Zaraz mi się skończy powietrze. Szybko, o nie, spadaj. Spadaj. Poro pokonany. O nie, kolejny, zaskoczył mnie z drugiej strony, dobra. Wiecie co? Ja sobie to pozwiedzam w następnym odcinku pewnie. O, jellyfish jeszcze tu jest. Ciekawy hitbox ma ta broń. Atakuje jakby tą rybę pod sobą, mimo tego, że tam nie ma mojego ataku. Ciekawe. Dobra, wiecie co? Ja sobie do końca dojdę... Czekajcie. Czy to mnie usprawni bardzo dużo, jeżeli chodzi o pływanie? No powiedzmy, że jest okej. Dobra, ale...
nie będziemy już tutaj więcej się bawić. Ja zrobię tak, to sobie włożę może tutaj. Bo czemu nie? To też sobie mogę włożyć tutaj. Mogę, ale wtedy mi się schowa moja broń, tarcza Cthulhu. Dobra, to już jest 40 minut. Zauważyłem też w ankiecie, że chcecie 30-minutowe odcinki, a nie godzinne, bo na początku godzinne sobie wygrywały ankietę. Ale tak, będę robił, starał się przynajmniej 30-minutowe, 35-minutowe, 40 w maksymalnej ilości. No i tak to właśnie będzie wyglądać. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że herbatka była wypita do odcinka, że fajnie spędziliście czas, że zostawicie po sobie jakiś komentarzyk, łapkę w górę może, bo to jest dla mnie bardzo fajne. O, kolejny Depth Blade. Zgarnę sobie go, może będzie wart coś. Albo będzie mu jakiś prefiks, niestety nie ma prefiksu. Tak czy inaczej, dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Już na pewno będziemy sobie szukać latających wysp. Znajdziemy dungeon. Spróbujmy znaleźć Waterbolta w nim. Może się nam poszczęści. No i co? I zobaczymy co dalej. O, jeszcze wydropił ten. Jakiś jelly, ale różowy. Wtedy miałem niebieskie. Dobra. Jeszcze to wezmę, bo byście mnie zabili, gdybym tego nie zrobił na odcinku. Dobra, giń, cholerniku. Z tego pięknego tutaj pejcza będę cię walił po dupie. Dobra, wywalmy to i to i o, jest. Zwiększa życie o 20 punktów, wow, ale super. Czekaj, to jest materiał. Myślałem, że mogę to założyć, dobra. Dziękuję za uwagę, pa, pa.